bo jak proszę o złote, kolczyki, dostaję srebrny łańcuszek w kształcie serduszka, który jest mega tandetny. Cześć gadziny, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj taki filmik, widziałam, że go dzisiaj nagram, ale nie wiedziałam, że przed filmem, który planowałam nagrać, ponieważ właśnie chciałam nagrać filmik 8 najczęściej używanych rzeczy, ponieważ Cornelia z kanału Kaki Makeup mnie zatagowała. Powiem wam, że te psy mi tutaj nosu po tych panelach dreptają i może was to trochę irytować, ale chyba zaraz stanę, tak zrobię, zamknę drzwi, żeby po prostu ich nie słyszeć. No i dobra, możemy przejść do sedna filmiku. Zamówiłam torebkę pod wpływem Snapchata, ale od jakiegoś czasu już tak, jakąś torebkę chciałam kupić. Chciałam kupić torebkę taką na co dzień, do pracy, na rower, że mogę ją przerzucić, kiedy gdzieś wychodzę, żeby mieć coś trochę lepszego, ponieważ torebka, którą używam na co dzień, wygląda w ten sposób. Ona może aż tak źle w aparacie teraz nie wygląda, ale naprawdę znoszę. Ona to jest taka torebka z Primarka, za jakieś chyba 4 lub 5 funtów kupiona. Taka po prostu, jak mówią, wiecie, przez ramię na wpół ciała, bo nie chciałam użyć słowa crossbody, ale właśnie taka, wiecie, w ten sposób noszona i ja ją właśnie nosiłam, kiedy pracuję, jeżdżę na rowerze. Czasem powiem, że kiedy też jakieś imprezy były, wyjścia czy jakieś kolacje, to też ją zakładałam, bo była czarna, taka nie rzucająca się w oczy, ale widać, że jest taka właśnie taka tania, szmatowata i stwierdziłam, że chciałabym coś lepszego. Ona jest fajna, bo naprawdę torebka pojemna, tutaj bardzo dużo rzeczy wchodzi, bo była potrzeba, to wszedł tu mały portfel, aparat, telefon, jakieś klucze, jakieś, nawet jakieś, nie wiem, coś małego. I ona u niej była zła, także tutaj z boku była jeszcze jedna kieszonka, ale chciałam coś lepszego, coś po prostu, wiecie, takiego fajniejszego, bo ta była taka, jak mówię, taka dziadowata. I oglądając chyba, kiedy to było? Wczoraj? Wczoraj rano to było dokładnie. Oglądałam Snapchata Katosu, która pokazała, że na stronie, na której ona sama zamówiła torebkę marki Modalu, była wyprzedaż minus 50%, a kiedy ona już tą torebkę zamówiła, kiedy ta torebka już do niej przyszła, była kolejna przecena tej torebki i w sumie było minus 70%. Także torebki, które kosztowały regularnie 100 funtów, był za 30. Dla mnie deal, jak nie wiem, wiecie, może, że mam jedną torebkę z Modalu, którą wyhaczyłam na rewelacyjnej po prostu przecenie w TK Maxie, która jest po prostu nowiutka i tak dalej. Ja praktycznie jej w ogóle nie używam, bo jakoś mi jest jej szkoda i to jest taka moja inwestycja, że gdybym kiedyś na ogóle potrzebowała na coś pieniędzy, to mogę ją sprzedać i po prostu nie noszę. Takie mam głupkowate myślenie na temat tej torebki, ale tak właśnie jest. I właśnie ze strony, jak to się ona sama nazywa, nie wiem, ta strona się nazywa, na dole, bo pierwszy raz na nią wchodziłam, ale skoro wiecie, Katos mówiła, że ona, ta strona sprawdzona, że ona tą stronę zna, no to mówię, dobra, wejdę i w ogóle polecam wam tą stronę, bo tam są naprawdę bardzo fajne modele torebek, przeceny i dobra, że może bez większego gadania wam pokażę, jak ta torebka będzie wyglądała. Razem po prostu ją otworzymy, takie pierwsze wrażenie. Ja lubię takie filmiki. Nie ma ich dużo na YouTubie, a myślę, że warto. Z reguły wolę kupować torebki pierwsze widząc, ale mówię, dobra, tam torebka w sumie wyszła, bo ona była na przecenie za 23 funty. Także już otwieramy. Ona mi przyszła przez kuriera z Jodel. Dobra. Mówię dokładnie, torebka kosztowała 23,70 i wybrałam opcję dostawy na następny dzień. Model torebki nazywa się Modalu Twiggy Crossbody Smoke. Odcisk Smoke. Tutaj jeszcze mam formę zwrotu. Gdybym coś mi nie odpowiadało, o to widzę stronę Runway Accessorize, dokładnie. A ja wam podniosę tą stronkę. Stronkę na dole i tutaj już mamy torebkę, proszę bardzo, widzę, że też będzie na nią woreczek dodatkowo, także super, już wam pokazuję, a nie, przepraszam, źle wam mówię, ta była 79 funtów przecena na 23, ale tak uważam, że świetna cena, ale był też torebki właśnie chyba ta, którą Katosu zamówiła za 100 na 30, za 29, ta była przepiękna, tamta torebka. Ona była taka biało-kremowa, ja takiej nie chciałam, myślałam o takiej czarnej, ale oczywiście czarna poszła pierwsza. No i zobaczcie, ja to jestem taka, że coś jest ładnie zapakowane, to już jestem w 40% zadowolona. Także tutaj mamy, to jest skórzana torebka, tutaj mamy jakby paragon. Zobaczcie, jak to jest pięknie zapakowane, na cholerę mi ten worek, do niczego mi się to nie przyda, logo Modalu, czyli ta taka otwarta muszla, otwarta perła, ale fajnie ten worek, bo w sumie będzie można tą torebkę może tutaj przechowywać. Także dobra, już otwieramy. Jeszcze tak zapakowana, przez chwilę mówię biała,
Nie, nie, nie. Także ten woreczek sobie na pewno zostawię. Także teraz wszystko zapakowane elegancko. I już otwieramy. Także przyciszę tutaj, żeby Wam nie szeleścić. I proszę bardzo, mamy torebkę. Powiem Wam, że pierwsze wrażenia bardzo na plus. Ona na stronie aż tak fajnie wyglądała, jak wygląda na żywo. I pachnie. Pachnie skórą. Przecież to jest skórzana, prawda? Lefer, czyli skórzana. Bardzo, bardzo ładna. Zobaczcie. Jeśli chodzi jeszcze o wymiary, jest trochę mniejsza, ale myślę, że też całkiem będzie pojemna. Nie jest jakaś bardzo duża różnica. No śliczna jest, zobaczcie, taka prosta. Tutaj ma fajny pasek, ponieważ on jest regulowany. Może być dłuższy, na pewno chciała, żeby była dłuższa. Zawsze ewentualnie jakoś można sobie dziurkę dorobić. I tutaj ma taki złoty, pozłocony oczywiście łańcuszek, złoty zamek z logo Modalu. Bardzo taka przyjemna, śliczna, ponieważ naprawdę bardzo mi się podoba. Od razu taki porządny, gruby zamek. W środku jeszcze mamy taki wypychacz. Nie mamy w środku niestety dodatkowej żadnej przegródki. Ja o tym wiedziałam, bo widziałam zdjęcie na stronie, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ zamek jest taki, widać, porządny. I w środku mamy takie piękne, beżowo szare właśnie wypełnienie. Również z logo Modalu, czyli ta, to się nazywa podszewka z tymi muszelkami. I powiem Wam, że jak za cenę 23 funtów, oczywiście plus ta cena za wysyłkę, to uważam, że zrobiłam naprawdę bardzo dobry deal. Śliczna torebka, śliczna. Do pracy, na co dzień, tak do noszenia. Ja sobie może od razu tak podreguluję pod siebie i też do skóry. Super, kolor powiem Wam, że śliczny. Bo na stronie jakoś tak nie byłam przekonana, ale mówię, wezmę, bo za chwilę pewnie nie będzie. Bo ja tego snapa oglądałam wczoraj rano, czyli w czwartek rano, i jeszcze dobrze z łóżka nie wstałam, już tą torebkę, kupiłam. Także o bardzo fajnym miejscu się kończy. Mam na spodniach, mam na tyłku spodnie od piżamy, także się nie zdziwcie, jakby Wam to pokazać. Może tak po prostu. O, kiedy na najdłuższym pasku. Kończy się tutaj na biodrze i wygląda moim zdaniem prześlicznie. Bardzo taka przyjemna. Mam nadzieję, że będzie mi na długie, długie lata służyła. Jest taka właśnie klasyczna, a ten element tutaj jest taki fajny, ładny. Bardzo mi się to podoba. Myślę nawet, że gdyby to się coś tutaj zaczęło dziać z tymi łańcuszkami, to później jakoś to można tutaj ogarnąć, żeby była bez nich. Także dajcie znać, czy taka torebka się Wam podoba. Jestem ciekawa też, ile by do niej weszło. No trochę mniej niż do tamtej, ale jak dla mnie taka na co dzień jest naprawdę wystarczająca. Także dzięki Snapowi zakupiłam tą torebkę. Nie, no uważam, że jest naprawdę bardzo fajnie wykonana. Nie ma się naprawdę do czego doczepić. Prosta, jednocześnie elegancka, ze złotymi elementami, które ja lubię nosić. I ogólnie marka Modalu, firma Modalu jest to firma, z tego co kojarzę, brytyjska. Siostra Kate Middleton, czyli Pippa, jest jakby twarzą tych torebek, nosi te torebki. I no coś chyba, coś o tym świadczy, skoro członek rodziny królewskiej wszedł w współpracę z firmą, oczywiście też na pewno nie za darmo. Także dobra, nie przyciągnę tego filmiku na siłę, zostawię Wam link do strony, zobaczcie sobie, polujcie, może jeszcze akurat mam jakieś przeceny z Fiorelli, też były torebki, ale chciałam coś z Modalu, bo Fiorelli jednak jest takie bardzo, już widzę, oklepane, bardzo dużo dziewczyn te torebki nosi. I też pewnie z tego znam, że są w TK Maxach, a Modalu jednak jest takie rzadsze, a nie chciałam czegoś, co noszą wszyscy, także no jesteś piękna, bardzo mi się podoba, bardzo, bo to jest taki kolor takiej porządnej skóry, takiego brązu, trochę kawa z mlekiem, cappuccino ciemne, no śliczne, śliczne, także dobra. Dajcie znać, czy się Wam torebka podoba, czy same kupujecie torebki online, bo ja z reguły się boję takich zakupów, no to było 30, no tam powiedzmy 30 funtów razem z wysyłką i wiecie, dzień kobiet się zbliża, także
Kochanie, dziękuję za torebkę. Pewnie dzisiaj przyjdzie raz, co mu powiem, że już prezent dostałam, bo tak z reguły robimy. Że ja coś kupuję, później mówię, że to z jakiejś tam okazji, żeby, wiecie, on tam nie wymyślał z jakichś dziwnych prezentów. Bo jak proszę o złote kolczyki, dostaję srebrny łańcuszek w kształcie serduszka, który jest mega tandetny. Także od tamtej pory pierwszego prezentu zawsze robię je sobie sama w imieniu mojego męża. Także dajcie znać, czy sami robicie takie zakupy torebkowe przez internet, czy się nie boicie. Bo ja pamiętam, że ja zanim kupiłam Korsa, którego multabene po miesiącu oddałam, chciałam pierwszą torebkę przymierzyć do siebie, zobaczyć, ale to też był koszt 200 funtów, a nie 30. Dalej nie uważam, żeby to było mało, ale stawiam na jakość. Mam nadzieję, że mi posłuży długie lata, także gadziny to tyle w tym filmiku. Zostawcie kciuk w górę. Jeśli taki open box z torebką wam się podobał, widzimy się jutro. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.